pragnią, czy wolelibyście jednak sobie. Jeśli chodzi o ten pierwszy pytanie, no to o kryzysie myślę, że jest coś, ponieważ przegraliśmy dwa spotkania pod rząd, dzisiaj takie 3-0, przegrane spotkanie jeszcze wcześniej wyjazdowe, co prawda strefem, ale to był niedobry prognostyk na przyszłość i mówiłem to otwarcie. I te dwa spotkania pokazały, że ten kryzys jest za nami i tylko się z tego możemy cieszyć i skoncentrujemy się na kolejne spotkania. Jeżeli chodzi o play-offy, to jeszcze o tym nie myślimy. Chcemy dokończyć tę rundę zasadniczą. Ostatni mecz mamy u siebie z Mielcem. Kochamy los, będziemy z tym walczyć i przygotujemy się do każdego przeciwnika indywidualnie jako zespół. Także tutaj będziemy się grać do ośrodków, a z nim będziemy grali, tak nas w momencie nie ma jakiegoś wielkiego różnicy. I do pana trenera Machoła. Panie trenerze, trzeci set moim przynajmniej zdaniem pokazał, że chyba trochę warto częściej korzystać z tych rezerwowych zawodniczek. To jest niejako pierwsza... częściej? Chyba tak. Się częściej, bo przepisy ograniczają ilość zmian, więc... No ale może je wpuszczać od początku, co do niektóre... No to wie pan, no to myślę, że... Dlaczego mam to robić w sytuacji, kiedy wygrywamy trzy kolejne mecze za trzy punkty? Dlaczego mam zmieniać skład, który tego dokonał? Czy pan nie myśli, wydaje mi się, że to by było szukanie dziury w całym. Ten zespół grał, wygrywał, w trzech kolejnych meczach zdobył 9 punktów. Więcej już dziewczyny nie mogły zrobić. Natomiast myślę, że nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że naszą siłą musi być gra zespołowa, musi być 10 albo 12 wyrównanych zawodniczek, co może mieć szczególnie istotne znaczenie w fazie play-off, wtedy kiedy trzeba zagrać dobrze w mamy trzecim po dniu. I myślę, że to jest ważne, że gra naszego zespołu nie opiera się tylko i wyłącznie na jednej podstawowej szóstce, a też, że jest więcej zawodniczych, które są w stanie wejść w momentach różnych, w momentach takich, kiedy jest przewaga większa, kiedy jest gra przy remisie, kiedy przegrywamy. I są w stanie nie tylko utrzymać poziom gry, ale też są w stanie podnieść ten poziom gry, jeżeli okoliczności są sprzyjające. I chciałbym, żeby to była nasza siła i zrobić z tego użytek w konfrontacji z przeciwnikami.